Siemano ziuty, dawno mnie tu nie było. Przybywam z innowacyjnym urozmaiceniem do tego filmu, a jest to bingo. Jeśli macie pomysł, jakie inne hasła można dać, to piszcie w komentarzu. A i pamiętajcie, Kiszak pobił Menela i nie poniósł za to konsekwencji. Nie mogę się, widzowie, na topie odnaleźć. Czym nie gram, przegrywam. Klasik, my bad. Mać, ale mam pecha, nie wiem, co ten talon robi. Kurwa. Dwa fragi do zdobycia, ten swe golemy bierze. Idź pan z takim dżunglerem. No ja im to, ja mam dupę tą grę, tak to trochę. To co się odjechało przed chwilą na topie, że bije się z dwoma 100 HP, a talon sobie bije grąpa i nie srze, to później się mi się odechciało grać. Szczerze. Not gonna lie. No poddajcie kurwa tą grę! Zszedłem tutaj, patrzcie. Talon się tutaj bije z Amumu, a tego, Atrox jest na linii. Idę na linię, idę mu pomóc. Tutaj się rzuciłem na Amumu, spaliłem dwa flesze, zjebałem. Przynajmniej Mumu się cofnął. Talon sobie wziął, nie wiem, wrafy, golemy i jest k***. Ja sobie jakoś poradzę, it's fine. Mam raczej ciężką linię, ale się nie wyp***am. Tak, zero defek mam, trochę mniej expa, it's fine. Przed Talon spalił flesza. Spoko. Wszedłem znowu. Pomóc. Zabiłem Mumu. Mam Reda. Mam double buffa. Trochę się męczyłem z tym Atroxem. No, męczyłem się z nim, nie ukrywam. Jakoś to przetrwałem. O, oglądamy. Tutaj jest Atrox, tutaj jest Amumu. To jest mój Talon. Mógł biec od razu do mnie. No nic. Stwierdził, zrobi sobie wilki. Ile jest czasu? 8.55. Bitka się już zaczęła. 8.55. Ja tu się biję. Poklaszował. Dwóch typów. Low HP. Zgadnijcie, co poszedł robić mój Talon. Po wilkach. A powinien w ogóle wilki olać, według mnie. Ale co zrobił Talon? Już tutaj Talia go zaczęła pingać. Widzicie? Talia. Mój midlaner pinguje typa. Bo chłop zamiast wejść od razu do mnie, robił wilki i jeszcze na autopilocie szedł na grąpa. Później się szczaił, jak już było za późno. Gdyby był voice chat w lidze, to byście tu zabili obu? Nie wiem. Wydaje mi się, żeby ten voice chat wyglądał tak, że come Talon, why you didn't come, we could kill, shut up, doing gromp, can you guys shut up and focus on, i tak wiecie, tak by voice chat chyba wyglądał, nie wiem w sumie. To są k***a jakieś jaja. Przejechałem 11 gier z 12 i dostałem autofila w lesie. Top to najbardziej useless rola? Czy masz rację? Kurde, no. W sumie teoretycznie to rel. No w sumie, no trochę masz rację. Trochę masz rację, no top jest. To znaczy, nie powiedziałbym, że top jest useless, ale jest najmniej ważny ze wszystkich linii, ról. Jak się grać nie umie, to jest useless? Nie no, każda linia jest useless, jak nie umiesz grać. 5-0 Riven, sadząca stopa, pozdrawia bezużyteczność tej linii. No dobra, jak ci wejdzie sfidowany bota i ich ma 0-10? Bytkę? Wiesz o co chodzi? Wiadomo, że Riven 5-0 schodząca, no zdyma gierkę, ale jak wejdzie bot, gdzie jest potężny frontlane, nie wiem, jakaś Leona, jakaś MF-ka, no to też dymają, nie? Chwila, what? A, Mumu się trzena, dobra. Ewen znowu jungle gap jebany.
taki smutny dzisiaj. Na 12 gier 11 przejechałem. Mam turbo windę. Jeszcze jak jestem u szczytu niecierpienia tej gierki. Ech. I ken dla ciebie. I szedł boxing. Dzięki Shelly. Wszystkie gry przegrywam. I ja naprawdę zaczynam wierzyć, że naprawdę... A, no, że to jest moja wina. Tak wszystkie, no nie wiem. Nie no, raczej to ode mnie zależy, jaką mam rangę w LoLu, tak? Jakbym grał na poziomie Challengera, to i tak bym tego Challengera wbił, czy to mi zajmie 100, czy 500, czy nawet 1000 gier, jak będę najbardziej unlucky graczem na świecie. No jak będę grał na poziomie Challengera, to tego czalka mieć będę, więc wiadomo. To jaką mam rangę, no to jest w 100% ode mnie zależne, ale no... To nie zmienia faktu, że jak mi co chwilę ktoś FF-a daje, kiedy chce grać, albo mi wychodzi z gry, to się denerwuje. Ja czekam na Emeralda. Jeśli mój gameplay się nie poprawi, będzie wyglądał jak przez ostatni tydzień, to szczerze będę grał jak Emerald, już nawet nie D4. No cap. Nie no, bez przesady, że gram jak Platyna, no aż... Come on. Jakbym grał jak Platyna, to już dawno bym leciał w drabince w dół w Emeraldzie. A dawno tak nie miałem. W sumie nigdy tak nie miałem, więc... Nie no, Bezum powiedział, że gram jak Lowmaster. Bo chciał być miły. Bezum jest zawsze krytyczny, on nie jest miły. Gdyby pojawiła się jakaś inna giera, to byłbyś w stanie odpuścić dla niej ligę? Jakby spełniła trzy warunki. Miałbym na niej tyle samo albo więcej widzów. Miałbym fan grając w tą grę. A przy okazji gra byłaby fajna dla widzów do oglądania. No bo jakbym grał w grę, która no widzowie by się im nie podobało, no to tak z automatu jest sraka, nie? To znaczy jakbym miał codziennie w nią grać. Streamować taką jako main giera. Piję dużo Nergoli. Przez ostatnie 5 dni wypiłem może 2. A wcześniej piję 2 dziennie, więc trochę ograniczyłem. Jeszcze nie rzuciłem, ale teraz kawkę sobie robię przeważnie. Warfit, wyjebane mam. To milia. Czwarty kurwa gang pod Orna. Warfit dla mojego mentala. Czy ja mam problemu z ksywką Gerberek? Jak widzowie na mnie tak mówią, to nie, ale jak tak mówi jakiś mój znajomy, to nie lubię. Ksywka to jest część Twitcha, tak? Ale jak znajomi tak do mnie mówią, to coś jakby z pogardą to mówili. W sumie widzowie też pewnie mówią niektórzy z pogardą, ale no. Widz może. Jak dziś leci? Dobrze! Tylko wszystkie gry w LoLu przepierdolam. Ale poza tym widzowie są happy, dużo widzów. W życiu też fajnie w sumie. Tylko ta jebana legend. Czy jest kobitka? Może jest, może nie. Kto by takiego brzydala chciał? Jak twoja laska z tobą nie chodzi do kina z kolegą ba 5 razy, to masz się czym przejmować. Zależy też jaką mają relację. Moja dziewczyna, z którą się spotykałem, chodziła na gofry z ziomkiem, który się podobał. Znaczy podobali się sobie. Ja mam tak, jako facet, że jak ja spotykam się z jakąś dziewczyną, albo powiedzmy mam dziewczynę, to po prostu inne laski mnie nie interesują. Nie szukam sobie koleżanek ani nic. Nie mogę się doczekać, kiedy skończę dzisiaj streama, nikt nie będzie patrzył i... nie, przepraszam. Ciągle ten żart z Warwickiem. 30-latek, jego głupie żarty. Sorry. Po prostu, nie wiem, jestem głupi i ciągle robię ten sam stary, durny żart. Spoko, balancet. Postać. Ty przypadkiem nie miałeś kilka dni temu rzucać energetyki? Co tam robi ten monsterek HMM? Ograniczyłem, piję dużo mniej. Piję kawkę, ale no przyznam się, dzisiaj wypiłem monsterka i wczoraj Red Bullka. Najmocniej przepraszam. W sumie to nie tak, że was skamuję, w sumie sam siebie oskamowałem. Ale no tak. Ale... Planuję odstawić. Dziękuję Matisław za 8 zł. Balancet. Typ mi zakupił 4000 obrażeń. Dobra, jeszcze konto.
do śmieci już jest. Już widać, że nie jestem w Loser's Lobby. Mam last pika instant. Opowiem wam kawał. Jestem przystojny, dobrze gram w LoL'a i każdy mnie lubi. Nie, przepraszam, ja przepraszam. Przepraszam. Takie suchary, ale... Ja wbiłem D3 z Mastera. Faktem. Czemu zmiana konta? Dlatego, że na tym koncie mam więcej skinów i ogólnie te konto dla mnie jest ciutkę cenniejsze. Ale zazwyczaj gram na tym, gdzie mam lepszą rangę, lepsze MMR-y. Ale jak oba konta są w, tego uszami w gównie, to wolę grać na tym, bo tu mam dużo więcej skinków. Jak na arka będą trochę nudy. Pewnie zwanshotuj mnie. Fajna postać. No to irytujące jest, że no chłop gra range'a i może mnie zwanshotować od 100 do 0 praktycznie. Gościu, no k***a, tracisz farmę! Ja... Co to k***a jest?! Halo! Co to za poziom? O nie! Garen proksuje! Zaraz przegramy tą grę! Erkuj, fleszuj, dżungler! Chodź tutaj, on proksuje! To na pewno zaraz przegramy przez tą grę, gonimy go, k***a! Straszne proksy, wow, co się dzieje? Myśleli, że im bazę biorę zaraz solo. Taki tip, jak gracie w silverze, dużo silverów taki błąd popełnia, że flashuje, a później używa spela, a jest dużo czempionów, które wam pozwolić rzucić najpierw spela i flashnąć w typa z tym spelem. Może ktoś nie wiedzieć, to mówię. Może być to, nie wiem, Eari. Humor de Kaisera. Ty chyba dobry jesteś w tego LoL'a, że masz takie dobre staty w tym hitero, co? Nie wiem, tracę tower od czegoś takiego. First tower. Zżygam się. Dzięki za dyszkę. Nie jestem w żadnym HL-o. No i to było teraz. Cześć, Remigiusz. Siema. Nie no, ale prawda jest taka, że ty masz last pika i ty... Ale czemu my dyskutujemy? Bo ja dyskutuję o tym, że ty bierzesz tego last picka, a ten last pick jest bezużyteczny. Może lepiej mi go dać. Nie wiem, ty zawsze musisz się przyjechać do czegoś, k***a mać. No jak się przyjechać, kurwa? Nie, dobra. Niech widzowie mi... Twoi widzowie mnie czasami k***a nienawidzą, no ale powiedziałbym więcej. Czy jest diff tego, że jak last pick pikuje postać, która idzie even... No było tak spokojnie, jak ty tam grała. Dobra. No bo kurde, pikuj w... Powiem ci tak, najlepiej się popłacz, 3 dni odpalaj streama, odpal k***a. Ale ja się nie płaczę, po prostu... Do HL-u w Lidze Legend, kurde. Ale stary, chillowałem se w LoL'a, gadam se z wami, teraz kurde, ze spięty już mi się grać w tą kurde grę nie chcę. No bo kurde, takie samo, dobra, po pierwsze, wiesz dlaczego pierdolę masz kurde jebane D4 i udajesz zwanego. No ja się chilluję, wyjebane no. Nie. Brusy chillowanie w LoL'u, panowie. Brusy chillowanie w LoL'u. Kto ogląda jego streama, wie, że to jest zakłamane gówno. Nie wiem, nie gram Nexta jak coś. Dobra. Chcesz kogoś innego, kurde. Spoko, gilotynka będzie. Nie ma znaczenia. Ja tylko się spytałem, czy nie ma sensu po prostu brać postacie, która wygra w tego gangplanka i go zmieść. Okej, ale powiedziałeś to w taki sposób dość mocno pretensjonalnym. No bo do każdego bym tak powiedział. Ja miałam totalnie w piździe, kto kogo dymał. Może Marta na gofrach. O co chodzi z gofrem? No ogólnie jest tak jakby... Jest dziwna sprawa, on się pyta wszystkiego o czat GPT. I na przykład... Wiesz, tekst typu drzemka przed sparingiem, drzemka przed walką, coś takiego. No i też było wyszukanie Marta i kolega na gofrze. W ogóle czemu, nie wiem, zaczepiasz mnie znowu? Ale masz na to git. No tak, mam, ale irytuje mnie fakt, że szukasz zaczepy. Chyba się krówka rozbrykała. Reku, no zaspikowałeś mi na susa, nie? W gangplanka. Nie wefraj się. No właśnie, trochę się zesrałem.
Jaki mam plan do dzisiaj? No plan był taki, żeby grać cały dzień z Bruce'em, ale Bruce się okazało, że... Ale Bruce, co się okazało? Nic się nie okazało, gramy. Jezu. No, pyta się o plan, no chodzi o... No, plan był taki, żeby grać cały dzień, ale wydaje mi się... Ale, stary, nie wiem, tylko byś zakładał, że coś się wydarzy, no graj po prostu. No to kur... Ale to czekaj, A ja muszę wiedzieć, no bo się ze Srejem chcę umówić na przykład deadlocka wtedy, nie? Jak nie będziesz grał cały dzień, no to dlatego się próbuję dowiedzieć, że kurwa grał do tej 18. W porządku, jest to jakiś argument. Dawaj solo, bo toksycznie z Lemkiem. Nie, Lemek już się pamięta na dzisiaj. Już tego na dzisiaj ustawiłem. Mega toksycznie. Przepraszam cię. Zajby z tyłu ten nasu Gangplanka. No, takie... To jest dobra postać Gangplanka, no, już poradziłeś tak, z samemu. Tak jak mówiłem, już sobie go Tom dzisiaj... Tom miał nic do rzeczy. Już sobie go owinęłem wokół palca na dzisiaj, więc chill. Teraz będzie gadał jakieś głupoty. Albo się smutuje, jak nie będzie chciał mnie słuchać. Powiedz mi szczerze. Ja ci wytłumaczę moje myślenie. Jeśli wiem, że Gangplank nie jest jakiś super potężny w early game, bo nie jest, to znaczy jak kupi pierwszy item Essence'a z Rush'a czy Tantry Force'a, to boli. Ale ja mam wtedy okazję się trochę wystakować. I też może uciupam se tego Triforce'a. Później będę... Maksowałeś E. No okej, okay, ale daję ci mój punkt. Jeśli jest jakiś champion, który w early no, mnie nie zgnoi, typu nie wiem, jakiś Dariusz, Kamil, to daje mi okazję, żeby sobie ustawić linię albo stakować. Dlatego pomyślałem, że jest git. Ma Gangplank, nie? To samo ma Gangplank. No tak, czyli we dwójkę się skalujemy, ale wydaje mi się, że na czterech itemach nas wygrywa na all-inie na Gangplanka. Bo jeśli na ciebie flashnie Nasus z Nimbusem i z Ghostem, to Gangplank będzie raczej panikował. I musiałbym na Solar Bucket trafić, żeby mnie ograł jak chce. Tu nie ma takiego czegoś, co ty mówisz. Moim zdaniem zawsze dobry Gangplank wygrywa na dobrego Nasusa. Ten mecz jest po prostu zjebany. Czemu to jest tak mało promocji na tym Wolcie? Ciągle to samo. Wody są promocyjnie. Glowo jest spoko ostatnio. Wody jest git. No właśnie jestem na Wolcie i są promki. Spoko promki, ale ciągle w tych samych knajpach. Mam Seorda na ekranie tutaj, na tej scenie. Już zasłaniam. Papa, trzymajcie się, dzięki za streamek. Papa. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści grzybek.